Jest nowa postać i co to będzie? Wow! Jest nowa postać! Uwaga, co będzie? Dobra. Nowa postać, nowa postać! Siemano mordeczki Z tej strony PronotGracz i jak widzieliście, wczoraj na live'ie otworzyłem trzy fajne mega boxy i tak naprawdę możecie z tego zobaczyć, że mamy jakiś pewny, pewny sposób, ale nie wiem czy na pewno to działa, ale możecie sami zobaczyć, bo tak naprawdę wczoraj otworzyliśmy fajne skrzynki. I dużo mi przybyło postaci. I tak jak widzieliście, na małym, jakby openingu otw otworzyłem. I zobaczcie, ile trafiłem. W ogóle to jest mega, 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 mega pomysł. Może to się naprawdę uda. Le dlatego liczę, że zobaczycie ten pomysł. Będę Wam mówić w trakcie filmu, co dokładnie trzeba zrobić. I sami możecie przetestować i mi napisać, czy naprawdę coś to dało. Jak będzie dużo osób, którzy dadzą lajka, suba i komentarz, to na pewno będzie więcej odcinków takich, właśnie. Jak otwieram jakieś skrzynki, jak mam jakieś pomysły na to, może naprawdę dzięki temu będzie Wam się lepiej otwierało te skrzynki i otworzycie, bo na, na ostatnim live'ie każdy pisał mi XDDD jak, ja jak ja mam takie szczęście i jak ja to robię dlatego wam pokażę pewien sposób, który ja zrobiłem na live wczoraj i mi się udało wydropić. Sami zobaczycie co mi się udało wydropić. Naprawdę grubo. Czy, czy myślicie o tym samym co ja? Jak już nie jeść przez ostatnie dni, to może trochę więcej, co? Hmm. No już, już, już. Czekajcie, czekajcie. Czekajcie, nie zapraszajcie mnie. Nie mam psychy. Nie mam psychy. Mówicie, że ja nie mam psychy. Dobra, dobra. Czekajcie, czekajcie. Nie mam psychy. Dobra. Dobra, jesteście tacy? A później ja nie będę miał co jeść. Później ja nie mam, będę miał co jeść <laughs> Nie no Masakra, masakra, no nie wierzę w to Co ja teraz tu robię? Dobra Mega skrzynka sama się nie otworzy Siema mordeczki, teraz wam tutaj przerwę ten odcinek, ale chciałbym wam coś powiedzieć. Że teraz właśnie y, stwierdziłem na live, że jeszcze kupię jeden te 30 klejnotów, żeby wydropić nową postać, tak? Tak mi się zdawało, że tak będzie. I zaraz zobaczycie, czy tak było, a mogę wam teraz skrócić, że tak było. No i wiecie co zrobiłem? Kupiłem posta, y, kupiłem klejnoty na, y, kom, na telefonie. Kupiłem klejnoty na telefonie, a potem włączyłem... Grę na y, komputerze, bo gram na komputerze na live. Ie. I zobaczycie, co się stało przez to, że kupiłem na telefonie klejnoty, a zagrałem, a otworzyłem skrzynkę na komputerze. Jest nowa postać, i co to będzie? Wow! Byron mityczny! Uhuhu! Byron! Aha! Opłacało się wydać 27 zł. Dobra, ale teraz ogólnie zbieramy na, na obiad. <laughs> Dobra, mordeczki, teraz Wam pokażę cały mój drop i wtedy podsumowujemy to. Czy to na pewno coś dało? Czy mi się zdaje, że tak można spróbować jeszcze raz zrobić? Wszystko Wam podsumowuję, ale najpierw zobaczycie, jaki drop dostałem. Dobra. Nowa postać, nowa postać! Nowa postać! Jest nowa postać, mordeczki! Ja że pamiętam Nowa postać! Nowa postać! Uwaga! Nie! Nie! Czy będzie nowa postać w dużej skrzynce? Nie, w dużej skrzynce. A nie! Może będzie! Jest nowa postać! Uwaga, co będzie? Kar! Jest nowa postać i co to będzie? Wow! Byron mityczny! Uhuhu! Dobra mordeczki. Jak widzieliście, dostałem dwie nowe postacie i Star Power. Na, na początku Star Power'a się nie cieszyłem, ale tak naprawdę spojrzałem to, spojrzałem prawdę w oczy i przemyślałem to wszystko. I przecież Star Power to jest naprawdę dobra rzecz, jeżeli ja nie mam takich postaci w ogóle. Więc to naprawdę jest dobre. Więc tak naprawdę dostałem trzy super, mega dobre rzeczy z wczoraj z jakiegoś malutkiego openingu. Tak naprawdę to jest mega, mega dobry opening. I teraz pewnie mi się spytacie, o co tak naprawdę w tym chodzi? Dałem wam jakieś suche fakty, pokazałem wam co dropnęłem, pokazałem moje emocje, jak to dropnęłem, ale tak naprawdę nie powiedziałem, co trzeba zrobić i jak to trzeba zrobić. No to teraz wam już tłumaczę mordeczki. Pierwsze co, to trzeba tak naprawdę y, mieć jakieś tam pieniążki albo coś takiego, wystarczy jakieś 20, tam 30 zł, żeby kupić jakieś klejnoty, Najlepiej by było, żebyś miał klejnoty na Mega Boxa albo coś takiego. Jak kupisz tego Mega Boxa, to najlepiej, najlepiej zanim kupisz właśnie tego Mega Boxa, to najlepiej by było, jakbyś miał na komputerze. Braula, jak i na, jak na telefonie, najpierw co robisz to kupujesz na telefonie sobie klejnoty, ale tylko, ich od tylko je odebierasz i wychodzisz z telefonu Wtedy wchodzisz na komputer i otwierasz po prostu aplikację i dzięki temu jakby mi się zdaje, że Brawl jakby nie wie co wtedy dać i wtedy po prostu wylosuje ci najprawdopodobniej dobrą rzecz i jakby jak na komputerze otworzysz to a jakby kupiłeś to na telefonie to mi się zdaje że brał po prostu głupieje i to jest może jakieś słowo klucz może tak naprawdę to tak działa ja będę to testować jeszcze i wtedy dam wam w komentarzu przypnę moje, y, mój, mój komentarz i powiem wam czy tak jest ale teraz podzieliłem się po prostu tą informacją żebyście sami to przetestowali i napisali mi czy naprawdę to działa bo jeżeli to będzie działało to jest mega mega dobry pomysł żebyście po prostu wysyłali co dropnęliście. Jeżeli wyślecie mi jakieś fajne dropy i w ogóle, to zrobię następny odcinek z samych dropów od widzów. Bo może naprawdę dzięki temu Wymyśliłem mega fajny sposób Żeby otwierać mega, mega dobre skrzynki Więc liczę dla, na was że, że dzięki temu, że się tak podzieliłem Tą sytuacją, co wczoraj dropnęłem Naprawdę ludzie na live Nie wiedzieli jak ja to robię Napisali XD, pisali jak ty to robisz i w ogóle A tak naprawdę po prostu zrobiłem ten pomysł Co po prostu powiedziałem wam I Jestem ciekaw Czy komuś też to wyjdzie i ktoś też to zrobi Piszcie mi w komentarzach Pamiętajcie o lajku i pamiętajcie o sobie, jeżeli jesteś nowy na kanale, bo będzie więcej takich odcinków: będzie więcej właśnie odcinków z widzami, będzie więcej odcinków właśnie jak właśnie coś z otwieraniami. Więc naprawdę będzie coraz więcej odcinków. Więc dajcie suba, dajcie lajka i napiszcie w komentarzu yy, co chcecie. Co chcecie w ogóle jeszcze za odcinki i napiszcie w komentarzu też właśnie czy wam wyszedł ten pomysł, bo może, bo może serio Wam pomogłem i dzięki temu będziecie kurczę otwierać naprawdę mega dobre skrzynki. Liczę na Was i teraz z Wam się pożegnam i jeżeli, jeżeli wbijemy jakieś 30 lajków, to następny odcinek będzie na następny dzień. Więc żółwik mordeczki, trzymajcie się, cześć!